Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z na sam środek przed Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się jak każdego dnia ze Słowem Bożym. Dzisiaj mamy poniedziałek, drugiego tygodnia adwentowego. Pan Jezus objawia nam swoją moc jako Syn Boży. Słyszymy, że uzdrawia paralityka. Moi drodzy, znajdujemy się dzisiaj w kaplicy... Pleszewskiego Centrum Medycznego, naszego Pleszewskiego Szpitala. Do szpitala przychodzą ludzie, aby uzdrowić swoje ciało. Szukają pomocy u lekarzy, specjalistów. Czasem wymaga to leżenia kilka dni, aby uzdrowić właśnie swoje ciało. Ale w tym miejscu, w kaplicy, w kaplicy szpitalnej, przychodzą ludzie, aby poprosić nie tylko o uzdrowienie swojego ciała, ale także i swojego ducha. I tak jak dzisiaj owego paralityka przyniosło czterech, aby mógł dotrzeć do Jezusa Chrystusa, tak samo przychodzą nie tylko sami pacjenci, ale także i ich bliscy, aby przyjść i w imieniu właśnie tych chorych prosić o uzdrowienie, o oczyszczenie. Mój drodzy, trwamy w czasie adwentowym, w czasie, kiedy przygotowujemy się wewnętrznie, duchowo. Właśnie na narodziny Jezusa Chrystusa w naszych sercach. Trwamy także w tym czasie, kiedy mamy możliwość do skorzystania z sakramentu pokuty, pojednania, aby wyznać Panu Bogu to, co złe, co grzeszne, aby oczyścić się, aby ten czas właśnie świąt Bożego Narodzenia jak najlepiej przeżyć, aby przyniósł On nam jak najlepsze owoce. Dlatego mamy tą możliwość oczyszczenia. I mamy tą możliwość także pójścia do naszych świątyń, do Pana Jezusa, aby prosić w intencji tych, którzy sami przybyć do świątyni nie mogą. Dlatego nie marnujmy tego czasu tutaj na Ziemi, właśnie na nasze nawrócenie, na te narodziny Syna Bożego, zawsze po sakramencie pokuty i pojednania w naszym sercu abyśmy mogli ten czas wykorzystać jak najlepiej, aby przyniósł on nam jak najlepsze korzyści w tym naszym życiu ziemskim, ale także i w tym naszym życiu wiecznym, do którego przecież wszyscy zmierzamy. Amen.